do ślubowania. Opuszczając szkołę podstawową Józefa Wierzbickiego w Połchowie, mój nauczycielom i wychowawcom, za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie, przyrzekam godnie reprezentować swoją szkołę, pracować nad doskonaleniem swego charakteru, dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu. Przyrzekam, że nauka, której podstawy zdobyłem w tej szkole, będzie służyła dobru Rzeczypospolitej Polskiej. To ślubowanie. Chciałbym powitać zaproszonych gości w osobach pana Tadeusza Puszkarczuka, wójta gminy Bud, panią Barbarę Miłkowską, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Budku, księdza proboszcza Adama Zdrojewskiego, dyrektorów, którzy w przyszłości pełnili funkcję w tej placówce, pana Feliksa Zielińskiego i panią Antoninę Karcz, pana Marcina Sikorę, radnego gminy Puc, panią Grażynę Tolkowską, sołtysa Połchowa, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość zakończenia roku szkolnego. Witam serdecznie wszystkich, przede wszystkim dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Połchowie. Myślę, że mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich i dla dzieci, dla rodziców. Od jutra rozpoczynają się wakacje. Nie wiem, czy tego oczekiwał pan dyrektor. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy swoją pracą, nauczycielom, panu dyrektorowi, rodzicom, księdzu, którzy się zaangażowali bardzo mocno w działalność szkoły, bo razem te wszystkie elementy tworzą dobrą i solidną podstawę do tego, żeby naszym dzieciom dać to, co najważniejsze. Dać im dobre podstawy moralne, etyczne, ale też możliwości zdobywania wiedzy. Myślę, że patrząc na wyniki, które uzyskuje szkoła podstawowa w Połchowie, te elementy współgrają, spójnie i te efekty widać. I tutaj gratuluję nauczycielom, uczniom i wychowawcom za tę pracę włożoną w ciągu roku szkolnego. Troska o światę w gminie Puck, tak jak Państwo śledzicie, jest ciągle na pierwszym miejscu. Toczymy dyskusje o rozbudowach, o dobudowach, o poprawie jakości nauczania, warunków nauczania, stosując, wygrywając konkursy w unijnych programach do podnoszenia jakości nauczania, ale Połchowo ma jedną sprawę, że tak powiem, która jest niezałatwiona od kilku lat. Jest to kwestia rozbudowy szkoły. Ja mogę tylko przekazać informację, że Rada Gminy na ostatniej sesji zapewniła środki na wykonanie dokumentacji szkoły podstawowej, rozbudowy szkoły podstawowej w Połchowie. W tym miejscu, gdzie stoję, ma być oddział przedszkolny z zapleczem i szatnią, sala gimnastyczna z tamtej strony. Całość rozbudowy na dzisiaj szacowana jest według wartości kosztorysowej około 7 milionów złotych. Również taki sam projekt został przyjęty dla szkoły rozbudowy w Łebczu. Oczekiwania mieszkańców Brzezina i Żyjszczewa, rozbudowy segmentów w tamtych szkołach. Także potrzeb jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że ostatnie wystąpienia mieszkańców do wszystkich sił politycznych w Polsce i najważniejszych spowodują to, że strumień pieniędzy popłynie wartką rzeką i rzeczywiście wiele problemów uda nam się rozwiązać dla radości tych najmłodszych dzieci, żeby miały normalne i godne warunki na czas XXI wieku.
Myślę, że panie dyrektorze, pana oczekiwania zostały spełnione. Przede wszystkim życzę udanych, spokojnych wakacji i nabrania sił na rok przyszły. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. My, korzystając z okazji, w imieniu Rady Rodziców chcielibyśmy w szczególny sposób zwrócić się do pana wójta i do pani dyrektor Barbary Miłkowskiej. Jak powszechnie wiadomo, są na świecie rzeczy, których nie da zapłacić się żadnymi pieniędzmi, jedynie radością, pamięcią i słowem dziękuję. W imieniu Rady Rodziców chcielibyśmy serdecznie państwu podziękować za dotychczasowe wsparcie, życzliwość, za całe okazane dobro i nieustanne wsłuchiwanie się w potrzeby naszej szkoły. W trudzie twórzmy piękno, piękno, które znów posłuży szczytnemu celowi. Jesteśmy w pół drogi, droga pędzi bez wytchnienia. Żyjmy tak, by i nasz ślad na drodze ocalał od zapomnienia. Przyszłość jest pełna znaków zapytania. Nie wiemy jeszcze, co tak naprawdę liczy się w życiu. Nie wiemy jeszcze, jak żyć, by żyć godnie i pełnią życia. Chcielibyśmy teraz przypomnieć, jak minął nam czas spędzony w tej szkole. A więc przeżyjmy to jeszcze raz. Oto nasze wspomnienia, większość w wersji humorystycznej. Zapraszamy do ich wysłuchania. Szliśmy przez różowe okulary. Tajemnice świata odkrywała przed nami pani Teresa. To ona wprowadziła nas w kolorowe życie przedszkola. I chociaż niektórzy płakali za mamą, to wszyscy byliśmy dumni, że możemy nazywać siebie przedszkolakami. Bardzo mile wspominamy ten rok, ale już wtedy, całkiem nieduzi, przysporzyliśmy pani Teresie zmartwień. Dlatego dzisiaj, specjalnie dla pani. Pora na Teletubisie, pora na Teletubisie, pora na Teletubisie, pora na Teletubisie. Winki, winki! Trzeba dać pani Teresie. Ale co? Numer 13. Zapraszam do tablicy. Karol, rozwiąż się. Czy odrobiłeś zadanie do ulubę? Nie, zapomniałem, proszę pani. To rozwiąż mi proszę dorównanie. Mimo wszechstronnych wysiłków naszego kolegi, ocena była bardzo surowa. Niestety, przyroda nie była naszą mocną stroną.
Niejednokrotnie panie wychodziły z lekcji załamane. Powiedz mi, co pamiętasz z ostatniej lekcji? Podpowiem, że rozmawialiśmy o wadach. Giedromeczki są w kropeczki. Tylko tyle? Coś jeszcze?